Shima Piston, komplet dla motocyklistów, którzy chcą jeździć w skórze także w upalne dni. Kurtka i spodnie stworzone z odpornej na tarcie skóry oraz przewiewnego meszu. Zapraszam Was do RR Moto, ja jestem Marika, widzimy się po intro. Shima Piston, czyli kurtka oraz spodnie, zostały uszyte z bydlęcej skóry odpornej na tarcie w połączeniu z siatką meszową oraz elastycznym materiałem, który znajdziemy na rękawach oraz tylnej części nogawek. Sprawia to, że komplet jest niezwykle przewiewny, powietrze ma którędy wpaść i którędy wypaść, ponieważ mesz znajdziemy zarówno z przodu, jak i z tyłu kompletu, a elastyczne elementy sprawiają, że komplet łatwo poddaje się ruchom motocyklisty. A więc przewiewny mesz w kurtce znajdziemy na długości całej klatki piersiowej oraz plecach, a w spodniach będą to uda oraz końcówki nogawek. Przejdźmy do protekcji w modelu Shima Piston. Oprócz odpornych na tarcie materiałów znajdziemy tutaj komplet protektorów. I mamy barki, łokcie, plecy, biodra oraz kolana, wszystko poziomu pierwszego. Dodatkowym elementem będzie slider, który ślizga się po asfalcie oraz zabezpiecza ten fragment kombinezonu. Swoją ochronę możecie rozszerzyć o protektor klatki piersiowej, a spodnie są przystosowane do sliderów kolan. Cały komplet został uszyty przy użyciu podwójnych bezpiecznych szwów, a w miejscach, które są narażone na tarcie, zastosowano DuoLayer layer Protection™. Oznacza to, że w tych miejscach mamy podwójną warstwę skóry. W okolicach obojczyków oraz ud zastosowano ukryte odblaski, a całość zyskała certyfikat podwójnego A. Kolejnym ważnym punktem będą elementy, które nadadzą naszej kurtce elastyczności i będą poddawać się naszym ruchom. I tutaj mamy harmonijki, które się rozciągają podczas ruchów motocyklisty i znajdziemy je na plecach, nad łokciem, mamy je również nad pośladkami oraz nad kolanami w spodniach. Shima Piston zawiera także regulacje i znajdziemy je na biodrach w kurtce, w pasie w spodniach. Mamy również jeden element, który ułatwi nam zakładanie kurtki i jest to zamek na rękawie zakończony napem, dzięki któremu łatwiej będzie nam kurtkę włożyć i zapiąć. Jadąc w podróż motocyklem na pewno często zabieracie ze sobą czy portfel, czy telefon. I tutaj mamy kilka miejsc, gdzie możemy je schować. Dwie kieszenie na zewnątrz kurtki, dwie wewnątrz, z czego jedna jest wodoodporna oraz dwie kieszenie w spodniach. Kurtka została zaopatrzona także w system Evolink, a więc jest to system pętelek, do którego możecie podpiąć dodatkowe warstwy. A więc kurtka taka jak teraz świetnie nada się na letnie przejażdżki, ponieważ mamy tutaj dużo siatki i powietrze ma którędy wpaść i którędy wypaść. Ale jeżeli stwierdzicie, że kurtka Wam się podoba i nie chcecie w niej jeździć tylko latem, kiedy jest gorąco, ale też i jesienią, to możecie wpiąć sobie do środka warstwę ogrzewającą albo kamizelkę na powerbanka, która zapewni Wam komfort termiczny także w chłodniejsze dni. A jeżeli mimo to, że jest ona aż tak wentylowana i tak jest Wam wciąż za ciepło, możecie dokupić od Shimy kamizelkę HydroCool, którą moczy się w wodzie, wkłada pod kurtkę i daje Wam kilka godzin przyjemnego chłodzenia. Oprócz systemu Evolink znajdziecie także tutaj długi zamek 360 stopni, dzięki któremu połączycie kurtkę ze spodniami. Mamy tutaj również krótki zamek oraz pętelkę, dzięki której możecie tą kurtkę połączyć na przykład z dżinsami. Shima Piston, czyli kurtka i spodnie stworzone dla motocyklistów, którzy kochają skórę i nie chcą się z nią rozstać nawet latem. Stworzona z połączenia skóry bydlęcej oraz przewiewnego meszu oraz z kompletem protektorów. Dostępna na rrmoto.pl. Link do Shima Piston, kurtka oraz do spodni zostawiam Wam w opisie. Wpadajcie również do naszych sklepów stacjonarnych. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.